Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom. Kiedy Persowie ujrzeli, że Ateńczycy są w małej liczbie i pędzą cwałem, nie rozporządzając ani jazdą, ani łucznikami, przypisywali to zgubnemu szaleństwu przeciwników. Lecz Ateńczycy, skoro zwarli się z nimi w gęstych szeregach, walczyli chwalebnie. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy, ale na obu skrzydłach zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy, po czym pozwolili uciekać podbitej części barbarzyńców, ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym, którzy przerwali środek. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo.